Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nowy sezon angielski Premier League rusza 5 sierpnia. To także data startu nowego sezonu Fantazy Premier League. Dla niewtajemniczonych, czym jest Fantazy? Jest to gra, która polega na układaniu swojej drużyny, swojej jednostki i dostajemy punkty w zależności od tego, jak piłkarz. Spiszę się na tym prawdziwym boisku, a więc jak szczeli gola, zdobędzie asystę. Czy też, oczywiście, są punkty za zdobycie czystego konta, czy jakieś inne bonusowe punkciki. Także ja już tu mam wybraną drużynę, To nie jest oczywiście moja drużna. To jest autopick, po prostu komputer przydzielił taki skład, jak po raz pierwszy weszłem na to. Aplikację. Ale powiem wam szczerze, jest tu kilku takich gagatków, których naprawdę bym bardzo rozważał, żeby dać do mojej tej prawdziwej końcowej drużny. Oczywiście jest dużo czasu do 5 sierpnia, żeby tą drużynę wybrać, także będę, będzie tutaj dużo zmian w tym odcinku. Zbuduję taką moją pierwszą drużynę, jakby wyglądała na start sezonu jakby był dzisiaj, ale zanim to chciałbym was bardzo wszystkich e, zaprosić do tego, żebyście zagrali w tą e, gierkę i zaprosić was do udziału w mojej lidze. Liga się nazywa Orły Adriana. Jest to reaktywacja ligi, która była w poprzednim sezonie. Było ponad 200 osób. Tutaj jak możecie zobaczyć, już tych osób trochę doszło, dlatego że to jest reaktywacja ligi, po prostu kto grał w tej lidze w poprzednim sezonie, założył konto od nowa, to jest od razu przypisane do tej ligi. Jeżeli ktoś z Was nie jest, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Tutaj macie koda do mojej ligi Q886mp oczywiście będzie pod spodem, pod tym odcinkiem. Zakładajcie swoje składy i wbijajcie, ponieważ. Mogę Wam obiecać, że będą nagrody dla najlepszych. Na pewno będą nagrody dla najlepszej trójki na koniec. Dla zwycięzcy mojej ligi prawdopodobnie będzie do wygrania 200 zł, ale e, dokładny wykaz nagród podam Wam e, przy starcie sezonu już w sierpniu, ponieważ to będzie zależne od tego, ile osób dołączy do mojej ligi. Im więcej to. Będą lepsze nagrody, także wbijajcie, bo myślę, że będzie warto. Dobra, teraz przejdę do wyboru mojej drużyny. E, pokażę Wam mniej więcej, jak ją zbudować jakieś takie plany pierwsze, taki zarys mojej drużyny. Także e, na razie sobie tych graczy z Autopika wykasuję. No i oczywiście w Fantasy Premier League mamy do wyboru 15 piłkarzy. Jest to dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników, a także trzech napastników. Trzeba pamiętać o tym, że liczą się punkty w każdej kolejce tylko 11 piłkarzy, a mamy 15. Czterech piłkarzy więc jest na ławce rezerwowych. Ale to nie znaczy, że ławka rezerwowych nie jest ważna, ponieważ jeżeli któryś piłkarz z tej podstawy jednostki nie, nie zagra w danej kolejce będzie miał 0 minut to wtedy e, w jego miejsce wskakuje pierwszy z brzegu piłkarz który jest na ławce rezerwowych także trzeba pamiętać żeby mieć chociaż jednego dobrego piłkarza na ławce rezerwowych żeby po prostu wskoczył do naszej drużyny dobra zacznijmy od bramkarzy i tak e, Wezmę może sortowanie po, yy, po cenie. No i jest dwóch najdro trzech najdroższych, przepraszam, za 5,5. Alison, Ederson i Lori. Ale powiem Wam szczerze, że yy, wiem z doświadczenia na początku sezonu, lepiej nie grać yy, drogim bramkarzem, bo bramkarz to jest pozycja, która daje nam najmniej punktów, dlatego. Najlepiej grać bramkarzem za 4,5 i drugi bramkarz to jest taki za 4,0 Zapchaj dziura, także wezmę sobie na razie raje I też jest oczywiście taka strategia, którą niektórzy osoby grają, że Mają dwóch bramkarzy za 4,5 i nimi rotują, tak? że na przykład mógłbym się wziąć raje i Sancheza I w pierwszej kolejce Brentford by miał łatwy mecz to dam raje w drugiej kolejce Sanchez, by miał łatwy mecz, to bym go dał do składu. Ale na razie, żeby przyoszczędzić, to dam sobie bramkarza za 4-0. O, Mateusz Lis, były piłkarz Wisły, Kraków. no Czy będzie grał? Oczywiście, że nie. On będzie pewnie wypożyczony do jakiegoś innego klubu spoza Premier League. Ale na razie sobie dwóch takich tanich bramkarzy dałem. Obrońcy, pięciu obrońców i teraz tak. Eee, ważna rzecz. W każdym ustawieniu jest co najmniej trzech obrońców, dlatego musimy mieć trzech obrońców na pewno, co grają, a właściwie to czterech, bo gdyby któryś z tych trzech nie zagrał, to musi czwarty wskoczyć za niego. Także musimy mieć czterech obrońców, którzy grają. I piąte miejsce to może być taki zapchaj dziura za 4 miliony, bo ustawieniem napięcia obrońców raczej rzadko się gra, choć w tamtym sezonie było ono dosyć popularne, ponieważ, wiecie co, dam sobie wyszukiwanie po tym Selected By procent, a więc ile osób najwięcej ma. No i tutaj 56,3, a więc. Ponad połowa graczy ma Trenta Aleksandra Arnolda i się nie dziwię, bo to jest gościu, który co kolejkę, co sezon praktycznie od czterech sezonów ma ponad 10 asyst na sezon i myślę, że Trenta na pewno w swoim składzie będę miał. Warto mieć dwóch obrońców na pewno, na pewno premium. Cancelo też jest dobrym wyborem i 11 asyst w poprzednim sezonie. Teraz to mógłbym sobie wziąć kogoś takiego tańszego, ale w sumie w sumie jest Ivan Perisic, który jest nowym piłkarzem Tottenhamu i jest on obrońcą. To jest na pewno bardzo ciekawa rzecz, że nie jest pomostnikiem, a jest obrońcą. On będzie grał na tym lewym wahadełku w Tottenhamie, także będzie miał na pewno szansę na zdobycie dużej ilości asyst w nowym sezonie. I dużo na pewno osób na to patrzy, bo prawie połowa graczy, 46% ma Perisic'a w składzie. Myślę, że to jest piłkarz, którego na pewno warto obserwować, yy, który lubi grać do przodu, aczkolwiek Perisic, jak wiecie, już swoje lata ma. To po pierwsze, a po drugie, on jeszcze nigdy w swojej karierze w tak silnej lidze jak Premier League nie grał, także na razie sobie go dam do składu, a... Zobaczymy, co przyniesie czas. Oczywiście dużo tutaj jeszcze zmian będzie. Mety Cash, Polak rodak. Mateusz, gotówka. Myślę, że to jest dobry też wybór. W poprzednim sezonie 4 gole, 3 asysty. Pokazał się z dobrej strony. Co my zresztą w reprezentacji Polski doskonale wiemy. I Kasza jako czwartego obrońca sobie wezmę. I teraz jako piąty obrońca, tak jak mówiłem, można wziąć sobie jakiegoś takiego zapchaj dziurę, najtańszego za 4 miliony. Tych obrońców za 4 miliony jest naprawdę sporo, bo 34 i, i wiecie co. Nie wiem, nie wiem, który z nich. Najlepiej któregoś wziąć za 4 miliony, który ma największe szanse na to, że będzie grał w podstawowym składzie w swojej drużynie. Trzeba śledzić po prostu sparingi przedsezonowe i patrzeć na to który z tych piłkarzy najwięcej gra. Na razie Westergorda najwięcej osób ma. On, on kiedyś był podstawowym graczem Lester. teraz wypadł z podstawowej naskia, ale kto wie, może wróci. Nigdy nie wiadomo, także sobie go na razie wezmę. Dobra, obrona skont, y, skompletowana z bramkarzami, także defensywa. Przejdźmy teraz do pomocników. No i... Tutaj też wypadałoby mieć dwóch graczy premium, i patrzcie na to: król jest tylko jeden w fantazji Premier League. Mohamed Salah. 60% graczy ma Salaha w swoim składzie. Ja też będę go miał zawsze na początek sezonu. Salaha mam. Właściwie to powiem Wam szczerze: że Salaha zawsze mam swoje drużynie w fantazji Premier League. Tam tylko w zeszłym sezonie jak był Puchar Narodów Afryki co były trzy kolejki to nie miał a tak Faraona mam zawsze i to się raczej nie zmieni Luis Diaz, kolejny piłkarz Liverpoolu myślę, że to jest również ciekawa opcja ponieważ on jest pomocnikiem kosztuje tylko 8 milionów a jak wiecie Sadio Mane odszedł do Bayernu także prawdopodobnie Diaz będzie grał Podstawowym składzie w Liverpoolu na tym lewym skrzydle i ma szansę robić naprawdę fajne statystyki. Tam jest oczywiście Żota. Żota jest napastnikiem, on kosztuje 9 milionów, także się go nie opłaca. Tym bardziej, że Diaz jest za 8 milionów. Diazem myślę, że warto by grać. Trzeba pamiętać o tym, tak jak mówiłem, że on się będzie rotował z Żotą. Raz będzie grał Żota, raz będzie grał Diaz, ale. Mam nadzieję, że więcej razy będzie grał Diaz i jak będzie grał, to będzie robił te punkty. E, dwóch zawodników premium, a więc no, Sona, króla szczelców, jakby nie patrzeć. Poprzedniego sezonu Korańczyka 23 gole, 10 asyst. 1 e, jed, e, czwarta osób ponad ma go w składzie. Kosztuje 12 milionów. Jest drogi. Jest drogi, ale patrząc na te statystyki, które robi. Już nie pierwszy sezon. No, poprzedni sezon to była Perła w Koronie 23 gole i 10 asyst, ale patrzcie na to. On od właściwie 6 sezonów wykręca liczby w okolicach Double Double, a więc, no, gościu jest po prostu kozakiem, co tu dużo mówić. 30 milionów niecałe zostało, a muszę wybrać trzech napastników i dwóch pomocników. No to teraz, skoro wziąłem trzech, 3... Dwóch pomocników takich drogich i jednego takiego średniego, to teraz wypadałoby wziąć ze dwóch takich tanich i, i wezmę sobie na razie netto i tutaj wezmę sobie tego jakiegoś najtańszego, jaki może być. Pomocnicy są najtańsi za 4,5 i też 57 jest. Który z nich będzie grał w podstawowym składzie? E, powiem Wam szczerze, nie wiem, trzeba śledzić te mecze. Przedsezonowe, wezmę sobie jakiegoś Pokémona, Chukwu, Bueka, nie wiem jak to się czyta, jakiś afrykański szaman, albo wiecie co? O, Kafu, Kafu z martwych stał, to sobie wezmę Kafu do swojego składu, czemu by nie? Z Nottingham Forest. Też fajnie, że Nottingham Forest po, po latach wraca do Premier League bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest, jak wiecie, bardzo tytułowany klub. Dwa razy wygrał ligę mistrzów, która wtedy się nazywała Puchar Mistrzów Krajowych Europejski. No, także 20 milionów czech piłkarzy i wiecie co? Tutaj jest gościu, którego na pewno będę chciał mieć w swoim składzie, jest to Erling Brautland, który może stać nowym królem Manchesteru City. On będzie grał na szpicy. To jest napastnik, którego Manchester City od e, dwóch sezonów potrzebował. Trzy lata temu był Aguero, który był królem. E, no, dwa lata temu ten ostatni sezon Aguero miał kontuzję, później odszedł do Barcelony. Wiecie, jak się już potoczyła już niestety jego kariera, która się zakończyła. Teraz jest Haaland, który no, wreszcie ma Manchester City napastnika z prawdziwego zdarzenia. Także... Myślę, że Haaland z 20 goli w tym sezonie na pewno szczeli i yy, no wiecie co, to jest piłkarz, który z jednej strony, co ja myślę o Haalandzie, to jest piłkarz, który, który jeszcze nie zagrał ani minuty na angielskich boiskach, ale jego ojciec przecież grał w Manchesterze City, on... Po prostu według mnie jest stworzony do tego, żeby grać w Premier League. To musiało prędzej czy później nastąpić, że on do tej ligi trafi. Czy będzie królem Szczelców? Wiele na to wskazuje też. E, dobrym wyborem byłby Darwin Nunez, e, który pokazał się z genialnej strony w ostatnich sezonach w Benfice czy wcześniej w Almerii. On może być rzeczywiście koksem. I rzeczywiście Halan z Darwinem mogą walczyć o tą koronę Króla Szczelcow. na razie sobie Halanda dam do mojego składu, no i 8 milionów. Niestety, chyba nie uda mi się złożyć takiej drużyny, jaką bym chciał, ponieważ tutaj jakbym dał jakiegoś najtańszego napastnika, na przykład Greenwood, to nie jest oczywiście ten Greenwood z United, tylko to jest sam Greenwood. O, wezmę sobie i go mam 3,5 miliona także nie starczy mi na drugiego napastnika, więc wiecie co, na razie usunę Sona ze swojego składu a dam sobie do składu Gabriela Jezusa, też myślę że fajny transfer Arsenalu Gabriel Jezus też ma w miarę dobre statystyki wiecie, tam było dużo rotacji w Manchester City, ale w Arsenalu Gabriel Jezus będzie grał w podstawowym składzie na dziewiątce i, i on wreszcie dostanie taką szansę, na jaką zasługiwał i, i myślę, że też może double-double to na pewno wykręci, a może jakieś lepsze nawet liczby. Myślę, że on jest w stanie z 15 goli w tym sezonie na pewno nowym szczelić, także sobie Jezusa dam do składu i zostało mi 7,5 miliona na na pomocnika to w sumie wiecie co? Wezmę sobie do składu Coutinho. Czemu by nie? W poprzednim sezonie 5 goli, 3 asysty, a grał tylko połowę sezonu, bo przyszedł w zimie z Barcelony. Pamiętacie, jakby grał cały sezon, to możecie sobie te liczby w głowie pomnożyć razy 2. To sobie Coutinho na razie weźmiemy. Pół miliona zostało, ale. Tak sobie na razie mój skład będzie wyglądał. Oczywiście tutaj tych zmian będzie naprawdę sporo, moi drodzy. Do startu nowej, nowego sezonu. No, także tak to wygląda. Raja w obronie czterech obrońców. Mam Cash, Perisic, Cancelo i Trend. I to wygląda naprawdę sensownie. W pomocy mam Coutinho, Salah, kafui i Diaz. Neto sobie od razu damy tutaj do składu. No i Halanda, oczywiście. No, także tak to wygląda. Ławka rezerwowych słaba, słaba mam, bo mam trzech jakichś pokemonów, ale no jest jeszcze miesiąc, także mam sporo czasu do tego, żeby, żeby tą drużnę wzmocnić. Trzeba po prostu oglądać sparingi przedsezonowe patrzeć na to, kto gra, kto jest w jakiejś formie. Będzie na pewno dużo zmian w tej mojej drużynie Natomiast jestem chyba pewien, że trzech piłkarzy Będę miał w swoim składzie Tych, których jest teraz Pierwszy z nich to jest Trent Alexander Arnold Drugi to jest Mohamed Salah I trzeci to jest Erling Braun Haaland Tręcik Salah i Haaland Tych trzech piłkarzy na 100% będę chciał mieć w swoim składzie na początek sezonu. Musiałoby się wydać no nie wiem co. musiałby się któryś w meczu przedsezonowym połamać, złamać nogi, obydwie, żebym go usunął. Ale tych trzech piłkarzy na pewno zostanie. Jeżeli chodzi o resztę drużyny, 12 piłkarzy, no to jest jeszcze czas, żeby się zastanawiać. Także do startu nowego sezonu trochę jeszcze tego czasu zostało. 5 sierpnia pierwszy mecz Crystal Palace gra z Arsenalem, także dopiero za miesiąc. Ja jeszcze raz was bardzo serdecznie zapraszam do mojej ligi Orły Adriana. Tutaj macie koda, także ja już się z wami żegnam. Zapraszam. Budujcie swoje drużyny i rywalizujcie. Oczywiście nie tylko możecie w mojej lidze, możecie dołączyć do bodajże 20 w sumie lig, także macie szansę na Dobycie różnych ciekawych nagród. Życzę powodzenia, trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!